W dzisiejszym nagraniu opowiem trochę o kroku numer dwa, jaki należy podjąć, żeby zacząć zarządzanie własnymi finansami osobistymi. W pierwszym nagraniu mówiłam o tym, że należy poznać swoją wartość netto. Kiedy już znasz swoją liczbę i bez względu na to, czy jest ona dodatnia czy ujemna, kolejnym krokiem w moim odczuciu jest ustalenie celów finansowych. Ponieważ, żeby zarządzać finansami osobistymi systematycznie i żeby w przeciwieństwie do odchudzania nie mieć efektu jojo, czyli żeby te dobre nawyki pozwalające gospodarować swoimi pieniędzmi utrzymały się jak najdłużej, to trzeba znaleźć motywację. A nic i tak nie motywuje, jak ustalenie celów finansowych. I co to znaczy? To znaczy, żeby dokładnie wiedzieć, na co chcesz, po pierwsze, oszczędzać, po drugie, na co wydajesz swoje pieniądze każdego dnia i tak naprawdę, czego chcesz od swojej przyszłej czy też bliższej przyszłości. I jak to zrobić? Więc tak jak mówiłam, bez względu na wartość netto Twojego majątku, trzeba sobie ustalić cele. I na przykład, jeśli Twoja wartość netto majątku osobistego jest ujemna, no to w tym momencie dobrze by było najpierw zacząć od sprzedania rzeczy, których nie używasz, a za które możesz dostać pieniądze, a następnie pospłacać swoje zobowiązania, te, które masz. Jeśli Twoja wartość netto jest dodatnia, czyli to znaczy, że radzisz sobie całkiem dobrze, ale na przykład wydajesz pieniądze tyle, ile zarabiasz w ciągu miesiąca, wszystko wydajesz, to w tym momencie tutaj należy również zastanowić się, po co Ty w ogóle chcesz zarządzać tymi finansami osobistymi. Czyli na przykład, nie wiem, czy chcesz po prostu, żeby zostawało Ci w ciągu, na koniec miesiąca 20% Twojej wypłaty. Jeśli taki masz cel, to super. Dokładnie napisz sobie, jaka to jest kwota, te 20%. Przede wszystkim, po co Ci to? Czyli co to zmieni w Twoim życiu? Co to pomoże Ci osiągnąć? Albo czego negatywnego przestaniesz się bać, czy też jakie negatywne rzeczy przestaniesz odczuwać dzięki temu, że będziesz mieć 20% na koncie? Jeśli na przykład chcesz zacząć inwestować, no to świetnie, więc w tym momencie są kolejne pytania. W co chcesz inwestować, czym się czujesz komfortowo, po co chcesz to robić, w jakiej perspektywie czasu? Tutaj jest bardzo wiele pytań, na które należy sobie odpowiedzieć, w zależności od tego, jaki jest Twój cel. Całe sedno celów polega na tym, żeby były one dokładnie sprecyzowane. Czyli na przykład Twoim celem będzie: chcę więcej podróżować. Super. Co to dla Ciebie znaczy? Czyli więcej w ciągu roku, czyli ile? Jakie kwoty tutaj chciałabyś na to przeznaczyć? Jeśli na chwilę obecną nie wiesz, to sprawdź. Mamy dostęp do internetu, gdzie wszystko można w każdym momencie sprawdzić, policzyć, zorientować się, jakie są ceny. Być może zastanawiasz się, no ale po co mi takie szczegóły? Po prostu chcę więcej podróżować, będę mieć więcej pieniędzy, no to będę sobie częściej wyjeżdżać. I tak, i nie. Ponieważ jeśli nie wiesz, gdzie chcesz pojechać i jaką kwotę potrzebujesz, to w jaki sposób chcesz te pieniądze zaoszczędzić? Do tej pory tak zaobserwowałam, że każde oszczędzanie musi mieć jakiś cel i musi być w nim jakaś konkretna kwota. Tak mówię, musi być, chociaż nie lubię tego wyrazu, natomiast to pomaga po prostu mieć ciągłą motywację i sens tego Twojego działania. Bo to, że powiesz, no chcę zarabiać więcej pieniędzy, być bogatym. Super, ale co to dla Ciebie znaczy? Jakie to są liczby? Skąd będziesz wiedziała, po czym poznasz, że jesteś bogata albo że jesteś w drodze do bogactwa? Jakie są te kroki milowe? Czyli nie wiem, chcę być bogata za 5 lat, a bogata dla mnie to chcę mieć 5 milionów złotych na koncie od dzisiaj za 5 lat. I super. To skąd będziesz wiedziała po 2 latach, że zmierzasz w tym kierunku, tak? Po czym poznasz, że ten Twój cel jest na bieżąco realizowany. I w tym momencie tutaj też wyznaczasz sobie takie mini cele. Czyli to tak samo jak na przykład, jak zjeść słonia. No, słonia zje się po kawałku. Czyli mamy ogromny cel,
Chcę mieć 5 milionów za 5 lat i w tym momencie rozkładamy go na mniejsze cele. Czyli co ja potrzebuję zrobić, żeby ten cel osiągnąć? W perspektywie ilu lat? Jakie to będą kwoty? Jakie działania oprócz tego jeszcze powinnam zrobić, żeby ten cel rzeczywiście był dla mnie realny? I to, co też jest ważne, to te cele właśnie muszą być realne. Podejrzewam, że słyszałaś niejednokrotnie o zasadzie SMART albo SMARTER. To są takie zasady, które pomagają wyznaczać cele, żeby one były realne, miarodajne, żebyś przede wszystkim w ogóle chciała to zrobić, żeby były sformułowane w czasie teraźniejszym. I tam jeszcze pewnie kilka jakichś innych zasad się znajdzie. A więc podsumowując, krok numer dwa, żeby zacząć zarządzać swoimi finansami osobistymi, to nic innego jak ustalenie swoich celów finansowych. Często cele finansowe przeplatają się z celami życiowymi, bo tak naprawdę pieniądze są nieodłączną częścią naszego życia, więc to jest całkowicie naturalne i w porządku. I tak jak wspomniałam, w celach chodzi o motywację. Nie wiem, czy kiedyśkolwiek miałaś okazję być na diecie. W każdym bądź razie często jest tak, że przechodzi się na dietę i przez pierwsze 2-3 miesiące widzisz efekty, udaje ci się trzymać diety, ale potem coś się zadziewa w twoim życiu i widzisz, że a już jest w porządku, więc wracasz do swoich starych nawyków żywieniowych. I w tym momencie co się dzieje? Dzieje się to, że twoja stara waga wraca, często też pojawia się efekt jojo. I podobnie jest z finansami osobistymi. Jeśli wprowadzasz zmiany, to te zmiany potrzebują być trwałe, czyli potrzebują stać się twoimi nowymi nawykami konsumpcyjnymi, czy też nowymi nawykami w zarządzaniu swoimi finansami osobistymi. I w tym wszystkim pomaga motywacja, czyli wiesz, po co to robisz. Zapraszam do kolejnego nagrania, w którym opowiem o kroku numer 3 w zarządzaniu finansami osobistymi.